Artur Kornik-Sowiński, jesteśmy przed pojedynkiem z Gracjanem Szadzińskim, KSW 53. Artur, weteran organizacji, tak mogę powiedzieć. Jakie odczucia? Luzik taki, spokojnie, czy raczej ten przedstartowy stres typowy? Nie, jest luzik, jest fajnie, bo no, do tej 70 to nie muszę tyle zbijać, co w kategorii piórkowej. No i no, gdybym zbijał do kategorii piórkowej, no to na pewno byśmy teraz tutaj nie stali, no bo nie miałbym sił, żeby odpowiadać na pytania. Tutaj tak na luzie, to jest końcówka wagi do zrobienia. I ogólnie bardzo dobry okres przygotowawczy, taki nawet bym powiedział długi, ze względu na to, że pierwotnie miałem walczyć w kwietniu, potem to się tak przedłużyło troszkę no, przez kwarantanny. No i teraz jestem już w takiej szczytowej formie. Ty jesteś zadowolony z tego okresu? Przepracowałeś go solidnie? Tak, jestem bardzo zadowolony ze względu na to, że już w kwietniu byłaby fajna forma, a tutaj tak nagle się, no tak jak dobrze wiemy, było te takie, nazwijmy to, zamknięcie. Przez chwilę wrzuciłem taki luz, no i potem szedłem na mocniejsze obroty, ponieważ liczyłem, że KSW nieco wcześniej wyskoczy z galą. Dlatego no, liczyłem, że to będzie gdzieś w okolicach może czerwca i tak no, już szybciej zacząłem trenować. Potem się okazało, że to jest no, teraz lipiec, więc jeszcze fajnie, bo były dodatkowe tygodnie, żeby tam skoncentrować się na sile. Można było też na spokojnie potem posparować. Nie, naprawdę bardzo dobry okres przygotowawczy. Mówisz skoncentrować się na sile. No, Gracjan ma kowadło w ręce i to wszyscy o tym wiemy, więc podejrzewam, że jednak te pierwsze minuty pierwszej rundy to będzie tak. Będziesz musiał być bardzo uważny, tak? I na ile popracowałeś nad tą siłą, czy ten aspekt będziesz chciał wykorzystać przeciwko Gracjanowi? Kowadło, o którym mówisz, że Gracjan ma tak dostępne, powiedzmy, przez całą walkę, więc to nie jest tak, że tylko będzie trzeba uważać przez pierwsze minuty na niego. No, ale no, poza kowadłem to tak jakby Gracjan innych argumentów nie ma, tak? No wiadomo, lekceważyć nie można ze względu na to, że no, już pokazywał i to na bardzo dobrych zawodnikach, takich jak Maciek Kasieczko, tak? No, czy tam ten Paul Redmond, no to są naprawdę dobrzy zawodnicy, którzy no, dostawali tym kowadłem no i poszli spać. Więc tutaj absolutnie nie lekceważę, ale no bądźmy szczerzy, jestem bardziej wszechstronnym zawodnikiem, mam więcej atutów, żeby wygrać tą walkę i to nie jest opinia, to jest fakt. To jest fakt, a drugim faktem jest to, że ty nigdy nie byłeś znokautowany, bo jak sobie prześledziłem twoją karierę, możesz mnie poprawić, oczywiście nie licząc TKO, gdzie Conor McGregor tego dokonał w parterze uderzając, ale tak naprawdę no, nie miałeś takiej sytuacji, a byłeś podłączony w ogóle mocno podczas walki, bo nie przypominam sobie. Nie. Owszem, miałem jakieś tam knockdowny, ale to od razu wstawałem i walczyłem dalej, nigdy nie byłem znokautowany w walce. No i dobrze się przygotowałeś. No rzeczywiście tylko McGregor ma TKO ze względu na ciosy, bo drugie TKO ma wrzosek ze względu na lekarza. To nie jest TKO, to jest przerwane przez lekarza, tak jest. No i to mi się podoba, tylko McGregor ma. Nie, on się zna. Doktor Stopeć jest. Pro McGregoru, tak, ty byłeś pierwszym okrzyknięty, bo tak, zbijałeś wagę, dostałeś okulary, no i reszta wiadomo, każdy pamięta. A teraz mam Andrzeja Grzybyka, polskiego McGregora, Patryka Kaszmarczyka, który też już jest nazywany McGregorem, nie rościł sobie tutaj prawa do wyłączności, jeżeli chodzi o to o pseudonim. No wiesz co, to tak jak z mistrzem kategorii piórkowej, jest już nas wielu, będzie jeszcze więcej z biegiem lat, no ale pierwszy był tylko jeden. Artur, jesteś zawodnikiem, weteranem KSW. Ładnie, nie? Jesteś zawodnikiem, weteranem KSW, ale teraz też wiemy, że jesteś jeszcze menadżerem. No i może na tym ja zatrzymam się i oddam tobie głos. No, razem z Pawłem Wyrobkiem założyliśmy MMA Familię, czyli taką grupę menadżerską. Na tą chwilę tak do oficjalnej informacji podajemy tylko to, że Tomasz Jakubiec jest pod naszymi skrzydłami. No i cieszymy się, że ma tę walkę też na tej samej gali co ja, z tak dobrym przeciwnikiem jak Grzebyk, ponieważ no, jest to bardzo utytułowany zawodnik. Liczymy na to, że właśnie pokonując go Tomek zrobi sobie taką trampolinę z jego nazwiska i wyszybuje bardzo, bardzo wysoko i w rankingach, no i bądźmy szczerzy, medialnie, ponieważ Tomek jest bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem i to wie każdy, kto mocno się interesuje MMA, ale jeżeli ktoś się już średnio interesuje MMA, no to postać Tomasza Jakubca jest mu troszkę nieznana i to troszkę, jeżeli patrząc na takie sportowe stricte MMA, no to boli. Po prostu no, trzeba chłopa pokazać światu i ludzie naprawdę zaczną doceniać jego kunszt.
To może przybliż, skąd pomysł na taką działalność, bo wiemy, że no jest duża konkurencja na rynku. Skąd pomysł, żeby założyć grupę menadżerską? Wiesz co, z Pawłem znamy się już lata, w sumie można powiedzieć tak, a nawet nie wiem, ile się znamy, no już jakiś okres, bardzo dobrze się dogadujemy, no, mieszkamy niedaleko siebie, to też pewnie jakoś ułatwiło nasz kontakt, no i kiedyś tam mieliśmy różne wspólne pomysły i ten właśnie pomysł uznaliśmy za to, żeby go wprowadzić w życie, ponieważ jest to bardzo naszym zdaniem mądre połączenie naszych dwóch osób z właśnie taką, nazwijmy to, grupą menedżerską. Tutaj fajnie, że Tomka udało się do KSW wprowadzić. No tutaj też trzeba zaznaczyć, że Tomek już samą sportową swoją taką jakby swoimi sportowymi osiągnięciami przykuł uwagę Wojka, no i ogólnie włodarzy KSW. No tutaj też trzeba oddać Armii dużą i Filipowi duże brawa za to, żeby Tomek był bardzo mądrze prowadzony, zdobywał szable, bo tam się zdobywa szable. Miał przed, no kurczę, Armia to była ta gala, która była najbardziej poszkodowana, ponieważ miał Tomek walczyć o drugą szable, ale no, koronawirus pokrzyżował przed samą końcówką, tak, no bo tam już zawodnicy zrobili wagę, a się okazało, że gala się nie odbędzie. No ale dzięki też właśnie temu, że mógł być tam Tomek mistrzem i dawał tam dobre walki i to była, ta organizacja cały czas prężnie się rozwija, no to też dzięki temu nazwisko Jakubca było bardziej dostrzegane. No tylko tak jak mówię, Tomek dalej jest osobą w moim odczuciu dużo za mało rozpoznawalną, biorąc pod uwagę to, jakie umiejętności posiada i no po prostu jaki poziom sportowy reprezentuje. A ja jeszcze wrócę do walki, która w sobotę, halo, tu i teraz. I masz na koncie swoim 20 walk więcej od Gracjana i patrząc nawet na kursy bukmacherskie, jesteś zdecydowanym faworytem. Czy takim się faworytem też czujesz? Tak, tak, no czuję się faworytem. Rzadko kiedy jestem faworytem na kursach bukmacherskich, jeżeli chodzi o walki KSW. No ale tutaj spoko. Szczerze mówiąc, mi to nie robi różnicy, czy jestem underdogiem, czy faworytem. No jest chłop do pokonania, no i wyjaśniamy go. Jak jest Kornik z pasem mistrzowskim w kategorii lekkiej? Czy myślisz o nim, bo kolejka jest dość duża, ale w ogóle nie sprecyzowana na ten moment. No te starcia, cztery w zasadzie wadze lekkiej, dużo rozstrzygną. Jest jeszcze Marian Ziółkowski, który gdzieś tam czeka na szansę. Jak widzisz, kiedy możesz ty o ten pas zawalczyć? To znaczy, na spokojnie sobie tam dojdę, wywalczę, tam różne są metody, żeby dopchać się do kolejki do pasa, można go próbować sobie wykrzyczeć, można, wiesz co, no, tak, Kasieczko prawdopodobnie z tego, co tak się mówi, będzie walczył z Marianem, no i moim zdaniem jest to spoko zestawienie, jeżeli chodzi o kolejnego pretendenta do walki o pas. I jeżeli ktoś się tam będzie próbował wepchać przed nich, to tak naprawdę moim zdaniem nie powinien, ze względu na to, że Marian powinien już walczyć wcześniej o pas, tylko kontuzja go wyeliminowała, czyli powiedzmy zasługuje jak najbardziej na to, żeby walczyć o pas, a Kasieczko no, ma bardzo dobrą serię, tak, teraz zwycięstw, to efektownych zwycięstw, to też mu trzeba oddać. Chłopak też jest moim zdaniem troszkę taki niedoceniony przez ludzi, za nisko na tej karcie cały czas walczył i po prostu to, co robił, to jakoś to tak było zamiatane pod dywan, może przez to właśnie, że przegrał w Szadzińskim przez przypadek. I no, więc tutaj fajnie, jeżeli będzie taka walka, no to ja uważam, że to jest eliminator, niezależnie teraz od tego, jak na przykład się potoczy moja walka, czy jak się potoczy walka Mańkowskiego z Wrzoskiem. Moim zdaniem Kasieczko i Marian to jest eliminator do walki o pas. Moim zdaniem to im trzeba oddać po prostu, bo to są dobrzy zawodnicy, którzy mają teraz dobrą pasę i tyle. Mówisz o tym, że w zależności jak się potoczą te pojedynki, a powiedz mi, jak się potoczy ten najważniejszy pojedynek, jeżeli myślimy o dywizji lekkiej, czyli Norman Park i Mateusz Gamrot. Wiesz co, ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o pana Gamrota, no to on, to jest jedna z walk, które mam zamiar za chwilę obstawić. Uważam go za dużego faworyta tego starcia, więc... Za ile pieniędzy postawisz?
zobacz, jak będą kursy, wiesz, chodzić i tak dalej. Jak, ale, ale kurczę, jak dorzucisz się, to postawię więcej. Nie, no uważam, że tutaj akurat Park nie wymyśli na Gamrota nic nowego, a Gamrot jest zawodnikiem, mimo że nie walczył długo, to jest zawodnikiem non-stop rozwijającym się i tutaj dla mnie jest mocnym faworytem. Mateusz Gamrot zdradził, że trzech Polaków odrzuciło walkę z nim na tej gali. Byłeś jednym z nich? Ja byłem chętny na walkę z Gamrotem. Byłem na walkę z Gamrotem chętny, ale z tego co usłyszałem, mieli innego chętnego i tyle. Więc, ale owszem, też słyszałem, że dużo Polaków odrzucało z nim walki, dlatego razem z trenerem postanowiliśmy dać stanowisko, że jak nie ma innych chętnych, to ja chętnie. Wracając, kurs na Mateusza Gamrota w tej chwili to jest 1,42, więc generalnie musiałbyś duży hajs wystawić, żeby znaczy, coś... Nie, ja jeszcze dorzucę, wiesz, jeszcze dorzucę, bo tam na siebie postawię, na Mańkowskiego postawię, spokojnie, to ja tam ukulam. A powiedz, mówisz o Mańkowskim, no nie lubicie się z Ząbiakiem i to też nie jest tajemnica, przynajmniej nie przepadacie za sobą, nie. A jak patrzysz, nie, wysłyszałem. Znaczy nie, bo to ja sugeruję, że nie obstawiam na, nie obstawiam na Wrzoska, bo go jakoś nie lubię, nie, ja tutaj uznaję po prostu, doceniam kunszt sportowy Borysa, no to nie jest ten sam level co Ząbiak. Ja przeciwko Ząbiakowi czasami też stawiałem na kuponie, to nie jest pierwszy raz. Skojkę postawiłem, z Parnasem postawiłem i się nie myliłem. Też na niego postawiłem, kiedy walczył z Klaczkiem, też się nie myliłem. Więc to nie chodzi o to, że tam jakąś mniejszą sympatią, poza tym ja jakoś nie mam do niego urazu za to, że ze mną wygrał, spokojnie, będzie czas, będzie rewanż i tak dalej. Tutaj absolutnie do niego... nic nie mam i to nie jest tak, że obstawiam tą walkę, bo go nie lubię. To na koniec chciałbym, żebyś pokazał to, co masz pod czapką z tyłu. A kolego, no to tutaj zapraszamy do wykupywania Perperview. Słuchajcie, tam z tyłu się... Albo do kuponu, żeby dorzucić. Albo do kuponu. Nie, z tyłu za czapką jest, słuchajcie, taka super fryzurka. Jak ktoś śledzi mój Instagram, no to ją już zna, ale jak nie zna, no to musi kupić Perperview i tam będziecie mieli w oko całości całej, więc zapraszam w ten sposób do wykupienia. A słyszałem, jak ten, jak Przybysz ładnie zareklamował siebie, więc kupujcie z mojego linka. Bardzo wiem, że zbijasz wagę, a teraz jest podchwytliwe pytanie, skup się. Mateusz Gamrot ma dwie walki do końca kontraktu. Jak je wygra, to się pożegna z KSW. Kto będzie kolejnym mistrzem KSW po Mateuszu? No, kurczę. Czyli też obstawia, że Mateusz ten... wygram. Że wygram. Widzicie? To nie tylko ja zgapił kupony. Czekaj, bo to zasugerowałeś, że coś jest podchwytliwego. Nie, no na spokojnie, bo to będzie tak. Najpierw Gamrot, teraz wygrywa pas, potem będzie walczył z Kasieczko i albo... Zasugerowałeś, że przegra Marian. Nie, z Kasieczko albo Marianem. No i potem kolejna walka to już będzie... Ktoś z nich z kim? Nie. To będę ja kontra ktoś z KSW, więc na spokojnie. Na spokojnie, no. Więc zobaczymy, kogo mi KSW da, ale ogólnie będę ja. Chciałeś coś zarapować też, pamiętasz? Tak, coś tam, no to spróbuj. Nie, ja chciałem cały wywiad udzielać rapująco, więc kurczę, już jesteśmy na końcówce, więc odpuszczę to. A jak wychwaliłeś tak Borysa Mańkowskiego, powiedz, czy ty byś się widział w bezpośrednim starciu o pas na przykład właśnie z Borysem? Tak, no ja się widzę z każdym. No, słuchajcie, no to nie chodzi o to, żeby sobie jakieś... tym lepszy rywal, tym lepiej, tak? No, tak jak mówię, no ja byłem chętny na starcie z Gamrotem wtedy, kiedy nikt tego starcia nie chciał. I to też polega na tym, że no, sportowo też chcę się rozwijać. Mi tych lat kariery dużo nie zostało. To jest chyba moja, nie wiem, 18-19 walka w KSW i ja chcę walczyć z jak najlepszymi zawodnikami, tak? To jeżeli Gamrot ma po dwóch walkach odejść, no to tak powiedzmy, no to no, tych szans na załapanie się jeszcze na walkę z Gamrotem nie ma dużo. No więc, no i tutaj z Mańkowskim to samo, no chętnie podejmę rękawicę. To co, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A czekajcie, słuchajcie. Jest takie coś jak sponsorzy.
Ja chciałem pozdrowić wszystkich moich sponsorów. Jeżeli kogoś nie wymienię, to wybaczcie, bo nie wziąłem karteczki. Ale zacznę na przykład od firmy Octagon, którą ogólnie nie mogę pokazywać na KSW. Tak samo odżywki SFD. Potem jest Heavy Steel, Spy Shop, który ostatnio dołączył do grupy moich sponsorów. Jest Business Sport Promotion, jest DBX Bushido oczywiście, jest Lombard Nico w Lędzinach, jest dalej, o już teraz będę... Na pewno pizzeria. Pizzeria Cyklop. Jest wiele, ten się cyklopa przyłapał. Indecage ban. Nie, dobra, jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy mnie wspierają, bądź wspierali, no bo to wiadomo, no, moja kariera nie jest tylko i wyłącznie złożona z tej walki, z tego okresu przygotowawczego, więc jeżeli kiedyś dorzucaliście, bądź będziecie dorzucać cegiełkę do mojego sukcesu, to dzięki wam wszystkim. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki za wywiad, lecę zbijać wagę. Dziękuję.